obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W chylącym się ku upadkowi kraju był to akt potrzebny, ale okazało się, że zmiany przyszły za późno. Wiele czynników miało wpływ na problemy, z jakimi borykała się ówczesna Rzeczpospolita. Rok 2021 został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej nie tylko rokiem Konstytucji 3 maja, ale również rokiem polskiej tradycji konstytucyjnej. Dzieje polskich konstytucji należą do jednych z najstarszych w Europie. Zapraszamy zatem na krótkie przypomnienie historii tychże konstytucji. Konstytucja to najważniejszy akt prawny w państwie. Treść konstytucji przedstawia ustrój państwa, organy władzy i relacje między nimi. Zawiera także prawa i obowiązki obywateli. Istotne jest zatem, by każdy obywatel naszego kraju poznał ten najważniejszy akt prawny. Ale cofnijmy się najpierw do XVIII wieku. Silna potrzeba reformy ustroju państwa doprowadziła do zwołania w 1788 roku Sejmu, który został nazywany Wielkim lub Czteroletnim. Efektem tych prac była m.in. Konstytucja 3 maja uchwalona w 1791 roku. Dokument ten wprowadzał rozwiązania zgodne z ideami oświecenia. Przede wszystkim wprowadził trójpodział władzy. Szybko pojawiła się jednak potrzeba ochrony uchwalonych praw, co ostatecznie zakończyło się tragicznie. Po upadku państwa do czasu odzyskania niepodległości naród polski znajdował się pod obcym jarzmem. W 1807 roku Napoleon utworzył niewielkie księstwo warszawskie, nadając mu konstytucję. W 1815 roku powstało Królestwo Polskie, któremu konstytucję nadał car. Po upadku powstania styczniowego zastąpił statut organiczny. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Sejm uchwalił w 1919 roku tzw. Małą Konstytucję, czyli rozwiązanie tymczasowe dla odbudującego się państwa po 123 latach nieistnienia. Właściwy dokument został uchwalony 17 marca 1921 roku. W tym roku obchodzimy więc 100. rocznicę tego wydarzenia. Burzliwe były dzieje polityczne II Rzeczypospolitej i w 1935 roku została uchwalona kolejna konstytucja, która zwiększyła wymiar władzy prezydenta. Nowa komunistyczna rzeczywistość polityczna, jaka zastała Polaków pod koniec II wojny światowej, znalazła swoje odbicie w uchwaleniu małej konstytucji w roku 1947. Właściwa konstytucja została wprowadzona w 1952 roku. Uzależniała ona całkowicie państwo polskie od Rosji Sowieckiej. Polska Rzeczpospolita Ludowa zniosła urząd prezydenta. Nie istniał też swoisty trójpodział władzy, a system rządów opiera się tak naprawdę na jednolitej władzy. Upadek rządów komunistycznych w Polsce przyniósł zmiany także w konstytucji. Od 1992 roku obowiązywała co prawda konstytucja PRL, ale wprowadzono niezbędne poprawki do czasu uchwalenia docelowego aktu, który opracowywano. 2 kwietnia 1997 roku została uchwalona do dziś obowiązująca konstytucja, nad którą prace trwały w atmosferze sporów. Kolejnym krokiem było referendum, czyli zaakceptowanie konstytucji przez naród. Od początku treść konstytucji wywoływała spory. Niektóre żądania różnych grup społecznych musiały zostać złagodzone kompromisem. Spory o treść oraz propozycje zmian w konstytucji to właśnie przejawy demokracji. Możemy mieć różne zdania, ale pamiętajmy, że podstawą funkcjonowania w społeczeństwie jest szacunek należny każdej osobie. To mój kraj i twój kraj, więc budujmy go wspólnie. Powiewa na cztery świata strony, nasz polski sztandar biało-czerwony. Biera się w oczy, czerwień się żarzy, na najpiękniejszym z wszystkich sztandarzy. Czy ci w duszy gra? Czujesz to, co ja? Serce przyspiesza tak, gdy tańczył z wiatrem kolory dwa. Czy to piastowska, czy jagiellońska? Powiewa flaga, bo tu jest Polska. Nic jej nie stłamsi, nikt nie pokona.
zwyciężona, biało-czerwona, czy ci w duszy gra? Czujesz to, co ja? Serce przyspiesza tak, gdy tańczysz wiatrem kolory dwa. Ojczyzna, honor, wiara to siła, historia tego nas nauczyła. Zrywała więzy, wstawała z kolan, niezwyciężona.